Za oknem spadły już pierwsze śniegi, właściwie to już się powoli topią. U nas na Polszczyźnie już, ale parę dni temu kampus wyglądał jakby Elza użyła swojej mocy i zrobiła jeden wielki lodowy wierch. Godzina 12, piątek, mamy już popołudnie i zapraszamy Was na kolejny odcinek bajkowej playlisty Radia Sygnały. W tym odcinku będziemy mieli okazję posłuchać najpiękniejszych adaptacyjnych utworów z bajek, a tutaj akurat będzie to dosyć wyjątkowe, dlatego że w tym odcinku posłuchamy sobie bajek z baśni. Mam tutaj na myśli baśni braci Grimm, baśnie Jana Christiana Andersena, czy chociażby Tysiąca i Jednej Nocy i nie tylko. Oprócz tego mamy tutaj taki kalambur, który można byłoby powiedzieć jest ukryty. Jeżeli zgadniecie, o który utwór chodzi, to następnym razem puścimy go również wraz z innymi, tak żeby zrobić kolejny fajny odcinek. Czym się charakteryzuje ten utwór? To może tym, że jest mówiony, że się go słucha. Osoby, które są trochę ze starszych lat pewnie rozumią dokładnie o co chodzi. Natomiast dla młodszych będzie to ciekawa niespodzianka, ciekawa zagadka. Także wysłuchujcie audycji uważnie i no i cóż, zapraszamy Was. Jakub tym razem w imieniu Hani, zapraszamy Was obydwoje na kolejną dawkę fajnych, pięknych, rodzinnych piosenek z bajek. Zacznijmy od bajek braci Grimm. Na braci Grimm, Simsala. Dawno, dawno temu, gdy cuda jeszcze się zdarzały, magiczne zaklęcie otwierało bramy tej krainy. W zaczarowanym świecie żyły postacie, które dziś można spotkać tylko w bajkach. Abrakadabra, Simsala Grimm. Ho, ho! Gotowi na nowe przygody? Oczywiście! To było intro z bajki Simsala Grimm, ekranizacji w formie krótkiego serialu, w którym dwa niepozorne zwierzątka podróżują i pomagają głównym bohaterom, na przykład Królewnie Śnieżce albo Kopciuszkowi. Tak więc baśnie braci Grimm zna zapewne każdy. W wielkim kanonie tych baśni, tej dwójki, można znaleźć Canineczkę, Kopciuszka, Królewnę Śnieżkę oraz masę innych bajek. Tutaj taka historyczna ciekawostka, bardziej fakt. Głównym autorem jest Wilhelm Karl Grimm, który się urodził 24 lutego 1786 roku w Hanau w Niemczech. Kim był? Wilhelm był niemieckim filologiem, członkiem Akademii Nauk w Berlinie. Właśnie niewiele osób wie, to taka ciekawostka, że to właśnie Wilhelm był pomysłodawcą i twórcą wielu baśni. Jego brat Jacob, lub na niemiecki Jakob, także się przyczynił do rozwoju wspólnego dzieła, lecz on miał większy wkład, Wilhelm oczywiście. Choćby taką Calineczkę napisał zupełnie sam, a mimo to opowieść się przedstawia jako ich wspólną. No, żeby po prostu tak było prościej. Zatem posłuchajmy kilka piosenek z bajek braci Grimm w pięknych wydaniach. Gdzieś tuż do mnie oddaj
Nie jestem byk Fernando, nie jestem miś Puchatek, ja jestem sobie kot, kot w butach na dodatek. Kot w butach na dodatek. Za uchem noszę kwiatek i mruczę mormorando, ja jestem sobie kot, kot w butach na dodatek. Hush, the birds are singing sweetly. You'll miss the birds completely. You're traveling so fleetly. Grandmother first, then Miss Plump. What a delectable couple. Utter perfection, one brittle, one supple. One moment, my dear. Come what may, follow the path and never stray. Just so, little girl, any path. So many worth exploring. Just one would be so boring. And look what you're ignoring. Think of those crisp, aging bones. Then something fresh on the palate. Think of that scrumptious carnality twice in one day. There's no possible way to describe what you feel. Talk into your meal. For Granny. Mother said not to stray, still I suppose a small delay. Granny might like a fresh bouquet. Goodbye, Mr. Wolf. Goodbye, little girl. And hello. Just give me the boy. No, no. No. You're so nice. You're not good, you're not bad. You're just nice. I'm not good, I'm not nice, I'm just right. I'm the witch, you're the world. I'm the hitch, I'm what no one believes. I'm the witch. You're all liars and thieves, like his father. Like his son will be too. Oh, why bother? You'll just steal what you do. It's a mask. Midnight, so goodbye, all. Coming at you first. Midnight, soon you'll see the sky. Here you want a bean, have another bean. Beans were made for making you rich. Plant them and they soar. Here you want some more. Listen to the roar, giants by the score. Or where you can blame another witch. It's the last midnight. It's the last verse. Now before it's past midnight, I'm leaving you my last curse. I'm leaving you alone. You can tend the garden, it's yours, separate and alone. Everybody down on all fours. All right, mother. One. Lost the beans again. Punish me the way you did then. Give me
claws and the hunt, just away from this bunch of the gloom and the doom and the boom. Once like you, my child, slightly insecure. Argued with my mother too, thought I was mature. But I put my heart aside and I used my head. Now I think it's time you learned what dear old mama said. Don't you wanna be evil like me? Don't you wanna be mean? Don't you wanna make mischief your daily? Spend your life attending to the poor. But when you're evil, doing less is doing more. Don't you wanna be ruthless and rotten and mad? Don't you wanna be very, very good at being bad? I have tried my whole life long to do the worst I can. Clawed my way to victory. Built my master plan. Now the time has come, my dear, for you to take your place. Promise me you'll try to be an absolute disgrace. Don't you wanna be evil like me? Don't you wanna be cruel? Don't you wanna be nasty and brutal? Be heartless and hardened as stone. Don't you wanna be finger-licking evil to the bone? This is not for us to ponder. This was preordained. You and I shall rule together, freedom soon regained. Mistress of the universe, powerful and strong. Daughter, hear me, help me, join. Twice. And we're gonna be spiteful. Yes, spiteful. That's nice. In just an hour or two, our future's safe and sure. This mother-daughter act is going out on tour. If you wanna be Twoje serce marzy, gdy głęboko śpisz. Nic złego się w snach nie zdarzy i spełni się to, o czym śnisz. Zaufaj tych snów potędze, a tęczą wstanie nowy dzień. Bo kiedy smutkiem czas się mierzy, wystarczy mocno wierzyć, by sen nie był już tylko snem. Co noc twoje serce marzy, gdy głęboko śpisz. Nic złego się w snach nie zdarzy i spełni się to, o czym śnisz. Zaufaj tych snów potędze,
a tęczą wstanie nowy dzień. Bo kiedy smutkiem czas się mierzy, wystarczy mocno wierzyć, by sen nie był już tylko Minchikaboola, bibbidi bobbidi boo. Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Salakadoola, minchikaboola, bibbidi bobbidi boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi bobbidi boo. Now salakadoola means minchikaboola roo. But the thingamabob that does the job is bibbidi bobbidi boo. Salakadoola, minchikaboola. Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Salakadoola, la 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 la. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi. To była filmowa wersja piosenki Matki Chrzestnej z Kopciuszka, w którą wcieliła się niesamowita Helena Bonham Carter. Swoją drogą jedna z niewielu aktorek, która potrafi się praktycznie wcielić w każdą rolę. Co więcej, był to chyba jedyny taki film, w którym ona oraz Kate Blanchett wystąpiły razem. Jakby nie patrzeć, Helena Bonham Carter to jest tak świetna, to jest tak dobra aktorka, że może się wcielić w niepozorną kobietę, która wspiera swoje dziecko, jak na przykład mamy mamę Charlie'ego z Charlie Fabryka Czekolady. Może być także wielką uzurpatorką, jak na przykład kiedy się wcieliła w postać królowy Kier w Alicji w Krainie Czarów, albo może być niezwykle ponętną, ale zabójczą kobietą, jaką zagrała w Jeźdźcu znikąd. Jest wiele produkcji filmowych, które bazowały na bajkach. To zazwyczaj jest tak dosyć powszechne, szczególnie w Disneyu, że mamy bajki rysunkowe, na których podstawie potem robi się adaptacje w wersji filmowej. Oczywiście tutaj akurat z jakością tych filmów można polemizować, jednak efekt jest jak zawsze dobry i typowo disneyowski. No na przykład taka Alica w Krainie Czarów. Tam możemy ujrzeć wyjątkowego Johnny'ego Deppa oraz paru innych dobrych aktorów. Posłuchajmy sobie kilku dobrych adaptacji. Thank you.
for Alibaba, he had them 40 thieves. Scheherazade had 1,000 tales. But master, you're in luck, because up your sleeves you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now, heavy ammunition in your camp. You got some punch, pizzazz, and how? All you gotta do is rub that lamp, and then I'll say, Mr. Man, what's your name? Whatever, what will your pleasure be? Let me take your order, I'll jot it down. You ain't never had a friend like me. Life is your restaurant, and I'm your maitre d'. Come whisper to me whatever it is you want. You ain't never had a friend like me. We pride ourselves on service. You the boss, the king, the chef. Say what you wish, it's yours, true dish. How about a little more baklava? Have some of column A, try all of column B. I'm in the mood to help you, dude. You ain't never had a friend like me. Oh! This the big part. Watch out! This the big part. Oh! Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends pull this out of their little hat? Can your friends go? Of the lamb, I can sing rap dance if you give me a chance. Oh! Don't sit there buggy-eyed, I'm here to answer all your midday prayers. You got me bona fide, certified. Got a genie for your charge d'affaires. I got a powerful urge to help you out. So what you wish, I really wanna know. You got a list that's 3 miles long, no doubt. All you gotta do is rub like so. Mr. Aladdin, yes. One wish or two or three. Well, I'm on the job, you big nabob. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never, never had a friend. You ain't never had a friend like me. As old as time, true as it can be, barely even friends, that somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least. Both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever a surprise. Just that short.
trust in me. Just in me. Shut your eyes. Trust in me. Just relax, be at rest like a bird in a nest. Trust in me. Księga ma o wiele więcej pięknych utworów, ale do nich powrócimy w kolejnych odcinkach naszej bajkowej playlisty, kiedy zajrzymy głębiej do Królestwa Dżungli, a zajrzymy. Ale proponuję, aby zgłębić się w kolejne baśnie, tym razem posłuchajmy baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Motyw Dżina z lampy, który daje trzy życzenia, zna zapewne każdy. Ale czy znacie na przykład Azema i Króla Duchów, księcia Ahmeda albo Zaczarowaną Studnię? Jako mól książkowy osobiście polecam. Jest to bardzo dobra propozycja dla osób, które na przykład nie mogą zasnąć. Po przeczytaniu śpi się po prostu lepiej. Kto za dzieciaka nie słuchał na przykład słuchowisk, które fragmenty puściliśmy wam już? Kto z was nie oglądał bajeczek? To jest takie naturalne i nawet kiedy jesteśmy już dorośli, to z chęcią wracamy do tego wszystkiego. I to z naprawdę niezłym sentymentem. Wracając do baśni Tysiąca i Jednej Nocy, najpopularniejszy jest Sindbad. Sindbad Żeglarz. Co więcej, doczekał się on dwóch adaptacji. Pierwsza adaptacja to forma serialu stylowanego na anime, a druga to wysokobudżetowa rysunkowa produkcja DreamWorks. Tutaj muszę wam szczerze powiedzieć, że to jest jedna z lepszych bajek, nie tylko dlatego, że jest śmieszna, ale po prostu jest dobra. Zatem posłuchajmy sobie tych piosenek z tych obydwu bajek. We'll be right back.
Wake up, my beauties. Rise and shine. It's a brand new day, and the mortal world is at peace. But not for long. Just look at them. I pull one tiny thread, and their whole world unravels into chaos. Glorious chaos. And what could be more perfect than this? A noble prince, a priceless treasure, and a black-hearted thief. Oh, this is going to be fun. Cetus, you know what to do. Let the games begin. Komu przypomniały się szalone przygody żeglarza? Doprawdy trzeba być niezłym zbójem, żeby narazić się aż bogom. Szczególnie tej, która odpowiada za chaos. Właśnie, bo chodzi tutaj o Eris. A dla tych, którzy nie znają tego filmu, choć wątpię, ale jednak powiem, pokrótce jest to opowieść o pewnym żeglarzu, który rabuje jak zwykły pirat. Jednak z powodu intrygi pewnej bogini zostaje oskarżony o kradzież relikwii. O relikwii Syrakus. Tam relikwią jest Księga Pokoju, która chroni porządek i urodzaj w kraju. Bez niej może dojść do konfliktów, a nawet do upadku całego imperium. Bogini dobrze o tym wie, dlatego kradnie tę księgę, a cała wina zostaje zrzucona na Sindwada. A on, żeby udowodnić swoją niewinność, po pierwsze naraża życie swojego przyjaciela, a po drugie musi udać się do Tartaru, czyli siedziby Eris. Ponieważ to bajka, wszystko kończy się dobrze, a on przestaje być w oczach władców jakimś większym zbójem. Tak, to tyle o Sinbadzie, ale oczywiście nie można tutaj zapomnieć o najpopularniejszej bajce, tutaj z kolei Disneya, która również porusza, porusza tematykę przygody, ale jednocześnie jest także bajką Tysiąca Jednej Nocy. Mówimy tutaj o Aladynie. A teraz puścimy wam trzy utwory, które są najpopularniejsze z tej bajki. Jesteście gotowi? No to ruszamy do Agrabahu. Przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Piasków bezkres nadal, z nieba leje się żar i czuć wokół kadzideł woń. Jeśli tajemny blask pół księżyca i gwiazd zrosi srebrem twój gęsty włos, to nie wahaj się, lecz hop na dywan i leć, nura daj w tę arabską noc. Arabska noc, jak arabski dzień, ma w sobie ten żar, co sprawia, że czar chodzi z tobą jak cień. Arabską noc, jak arabski koń, rozglądaj się, bo tu dziwów ze sto otacza cię w krąg. To mi się po prostu śni. Panie! Czyż ci się zdaje, że ty nie wiesz, co ci się trafiło? Rusz głową, a ja, żeby sprawę uprościć, oświecę ciebie co do możliwości. Za Alibabą, Pluton i wujców stał Szeherezada, nie śpi którąś noc. A ty masz fart, o jaki? Nie wiesz sam. Do dyspozycji niezawodną moc. Masz kawał broni, stary, to jest fakt. Nie ma przewag, budzisz koło strach. Fanga świst i gwizd i huk. A jak starczy, potrzecam teraz ciach, ciach. O zatem, potężny panie mój, mów jaka wola twa. Jestem na każdy rozkaz, mesję. Nie ma takich dwóch jak jeden ja. Ha, ha, ha. To w życiu jawny nie. Wybierasz a la carte. Gwizd dostajesz w mig, zaufaj mi. Nie ma takich dwóch jak jeden ja. Tak panie, trzeba coś się robi już. Ty tu jesteś, król i szef. Co chcesz, to proś. Na deser coś, baklawa czy sułtański krem. Przychylić nieba mam z podziemi. Wolisz skarb? Masz szczęście, że spotkałeś mnie. Nie ma takich dwóch jak jeden ja. Łaj, łaj. No, no. Da, da, da. Da, 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 da. Czy ktoś umie tak? Czy ktoś umie siak? Czy ktoś umie ska? Peluszem robić tak. Czy ktoś umie? Fuu! Ej, patrzcie tu! Haha! Ha. Czy ktoś umie? Abrakadabra! Maestro! A potem raz, dwa, za trzeci lat! No czemuż
szczęka czy zasuwa. Tu chcę widzieć oczy zamiast tych dwóch zer. Gwarantowany, absolutny cud. Czym został dzisiaj tym szarże d'affaire? Chciałbym ci pomóc, tylko powiedz czym. Nie wstydź się, ja jestem pewien, że falista życzeń jest jak stąd do Chin. Starszy poszedł, żebyś miał co chcesz. A wiem, potężny panie mój, czekam 3, 2, 1 start. Zadziwię cię, przekonasz się. Nigdzie nie ma takich dwóch, nie ma takich dwóch. Nigdzie nie ma takich dwóch, nie ma takich dwóch. Nie ma takich dwóch jak jedzie ważny gość, hej, ciot, drogi, bo to książęta mość i wzrok. Wytrwajcie, bo patrzeć na co jest. Jest już, otóż tuż, Big Ball, pewny tuż. Ten gość jest naprawdę fest. Książę Liz z daleka dziś tutaj przybywa. Nadszedł czas, wygiąć się w pas i ani mru. Skończ racha, tłukum już rzuć i na kolana się rzuć. I patrz i podziwiaj ten niebywały dwór. Książę Ali ze stali mąż dziś tu przybywa. Zna go świat, bo jest to chwat szybki jak grom. Dopadli go zbójcy ze wzgórz, w tym chłopa, a każdy miał nóż. Któż ich pokonał, no któż? Tak właśnie on ma na pęczki złoconych wielbłądów. Czyż nie wspaniałe, Krystal? Co za pióra. Co zaś do ssaków z dalekich lądów. Tak, tak, proszę pani. Nie ma dwóch zdań. To liście królewskie są. Książę Li powali was powrotą. Aby się pale przesmienia. Co za wdzięk słyszę już nie. Dzień nie budzi. I po co mieć stracić czas. Ma olej w głowie. Bo będzie wszystkie na plac. Będziecie potem już tylko odróżnić. Książę Małpę ma to wiecie już więc, dlaczego tu zjawił się. Na czele świetny pan Wyrób i Słownik chroni, niedźwiedź i wody i kucharzy, niech każdy nie chroni, każdy nie tam u komu wielu na nas. Nie wiem jak wy, ale mnie ta bajka osobiście śmieszy. A z kolei adaptacja filmowa jest to również śmieszna i co się rzadko praktycznie zdarza w adaptacjach filmowych, tych najnowszych, praktycznie to co było w bajce zostało tak samo pokazane w filmie. W ogóle obsada jest genialna, dlatego że gra tam mój ulubiony czarnoskóry aktor Will Smith, który wcielił się perfekcyjnie w postać Jane'a. Nie dość, że ma jego humor, to jeszcze to jest dokładnie to. Właściwie, jeżeli chodzi o bajkę, nieważne, który raz ją obejrzę, tak naprawdę śmieszy na tym samym poziomie. Po prostu humor ma tak oryginalny, że nigdy mi się nie znudzi. To jest właśnie dobre w bajkach. Humor i zabawa. Ale są też bajki, które miejscami są poważne, poruszają trudną tematykę, bo po prostu skłaniają do myślenia. Poważniejsze bajki, poważniejsze ekranizacje mieliśmy okazję obejrzeć, kiedy powstała bajka na podstawie jednej z przypowieści Starego Testamentu, mianowicie o Mojżeszu. Film Książę Egiptu opowiada historię właśnie Mojżesza, który został wyciągnięty z wody przez żonę Faraona, dzięki czemu zyskał on miano tak wysokiego stanowiska. Potem spotyka krzew
który został jakimś, który został natchnięty Bogiem, a następnie uwalnia lud. No tak jak jest dokładnie w Starym Testamencie. Jednak w bajce najlepsza jest według mnie muzyka. Tutaj jest ona perfekcyjna. Może dlatego, że głównym muzykiem był tutaj Hans Zimmer. Jakby nie patrzeć, jest on jeden z lepszych muzyków. Także tutaj jest to zdecydowanie jeden z lepszych filmów pod względem muzycznym, muzyki filmowej, ale również do tego filmu zaśpiewała Mariah Carey oraz Whitney Houston piosenką When You Believe, z tego co pamiętam, tak, i raczej dobrze pamiętam. A my odsłuchajmy sobie jej polskiej wersji, bo też jest piękna i w końcu to bajka. Nikt, modląc się, czy słyszą nas, i jaśniejszy w sercach ton niedosłyszalny był. Dziś nie lękamy się, choć przeżywamy grozy czas, a przenosząc góry, nikt nie przeczuł własnych sił. Bo cuda dzieją się, gdy wierzysz w nie, gdyś pragnął ich i o nich śnił. Więc może sprawisz je któregoś dnia, gdy wierzysz w nie ze wszystkich sił, gdy zawsze wierzysz w nie. Ten okropny czas, gdy słów modlitwy brakło nam, wszelkiej już nadziei cień znikł niby nocą ptak. A jednak stoję tu, serce pełne wiary mam, słów tych pełne, których mi tak bardzo było brak. Bo cuda dzieją się, gdy wierzysz w mnie, gdy wierzysz w mnie, gdyś pragnął ich i o nich śnił, o nich śnił. Więc może sprawisz je któregoś dnia, któregoś dnia, gdy wierzysz w mnie ze wszystkich sił, gdy zawsze wierzysz w mnie. Thank you.
tym sentymentalnym akcentem kończymy już naszą audycję. Nasza podróż była troszkę dłuższa, ponieważ odwiedziliśmy wiele krajów, posłuchaliśmy baśni praktycznie z całego świata. Zatem proponuję krótką przerwę. Także wracamy do Was za 2 tygodnie, ale nie martwcie się. To będzie okazja, by utworzyć własną playlistę. A o co chodzi? Mianowicie pod tym filmem wpiszcie sobie w komentarzu maksymalnie 5 utworów z bajek, które chcielibyście usłyszeć. Może były już, może nie. Stworzymy dla Was specjalnie taką playlistę. Myślę sobie, że tak z 4 osoby byłoby dobrze, gdyby tutaj pod sekcją komentarzy puściły wodze fantazji, to stworzymy kolejny odcinek specjalny, w którym to wy będziecie głównymi autorami. To my będziemy puszczać wasze utwory. I damy kilka fajnych ciekawostek ze świata filmów. No cóż, nasza audycja już dobiega końca. Czego mogę życzyć, to przede wszystkim zdrowia, a studentom może nie jakoś specjalnie pilnej, ale owocnej nauki, gdyż zbliża się sesja. Do usłyszenia.